Edukacja artystyczna ma bardzo duże znaczenie i właśnie o tym porozmawiam. Dominika Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Zespół Badań Nauczycieli i Dydaktyki. No faktycznie, edukacja artystyczna to nie tylko sposób na rozwijanie talentów, ale przede wszystkim na sposób pozyskiwania, rozwijania kluczowych umiejętności. Umiejętności, które są niezwykle cenione na współczesnym rynku pracy, czy w życiu społecznym, czy w życiu osobistym. Ponieważ edukacja artystyczna wspiera, rozwija kreatywność, innowacyjność czy twórczość. Edukacja artystyczna ma znaczący wpływ na nasz rozwój poznawczy, na nasz rozwój emocjonalny, społeczny czy kulturowy. W końcu edukacja artystyczna ma dzisiaj kluczowe znaczenie z punktu widzenia dbania o nasz dobrostan. Dobrostan psychiczny, emocjonalny, dobrostan fizyczny, a więc pozwala nam radzić sobie z stresem, czy tym stresem szkolnym, czy domowym. Pozwala budować poczucie własnej wartości, sprawczości. Pozwala nam wyrażać własne emocje. Pozwala poznawać siebie, ale także innych, być otwartym na inne kultury, na odmienne zdania. Uczy współpracy i nie wyobrażam sobie szkoły bez wzmocnienia roli edukacji artystycznej.